Legia Warszawa, Gwardia Warszawa, Ruch Chorzów, Sząpierki Bytom i przed dwoma laty Wisła Kraków. Te pięć polskich zespołów wyjeżdżało bez punktu z The Kaup, odpadając jednocześnie z europejskich pucharów. Szansę na przełamanie tej złej pasy na stadionie w Rotterdamie ma poznański Lech, który prowadzi po pierwszych 45 minutach meczu z Feyenoordem. 1-0, bramka w 27 minucie Iwana Dziurczewicza, asysta Semira Sztylicza. Poznaniacy przez pierwsze 20 kilka minut tej pierwszej części meczu dyktowali warunki gry. Bardzo dobre pierwsze 8 minut, otwarcie tego spotkania. Później nieco zwolnili podopieczni Franciszka Smudy, ale zdobyli bramkę, stwarzając kolejne 3 sytuacje w następnych minutach. Końcówka jednak dla gospodarzy. Gospodarzy, którzy grają bez kilku podstawowych zawodników. Kontuzje przetrzebiły skład zespołu Hertha Jan Wyrbeka. No ale to nie problem Franciszka Smudy i Lecha. Wracają piłkarze obu zespołów na murawę, więc szybko przypomnienie składów. W bramce zespołu gospodarzy z numerem pierwszym Henk Timmer. W obronie od prawej strony 31 Tiendali, 4 Bachia, 40 Derdik i 41 Batamaleo. Pomocnicy 25 Wynialdum, 6 Elamadi, 28 Fer, 2 Lucius i z numerem 10 Bruins. W ataku Roy Makaj z numerem 9. Poznański Lech w bramce 31 Iwan Turina, w obronie 22 Wojtkowiak, 18 Tanewski, 5 Arboleda i 3 Dziurdziewicz, ukarany w pierwszej części meczu żółtą kartką. W pomocy 17 Peszko, 16 Murawski, 7 Wilk, bardzo ofensywnie ustawiony z 14 Sztylicz. W napadzie 8 Lewandowski, 11 Renhifo. Peszko także ukarany żółtą kartką przez 40-letniego Włocha Paolo Dondariniego, prowadzącego te zawody. Przypomnę, przed 2 laty i 4 dniami Dondarini prowadził mecz, który Wisła przegrała tutaj 3-1, ale te złe wspomnienia mają odejść po 45 minutach, które, miejmy nadzieję, w szybkim, dobrym tempie i z bramkami dla niebiesko-białych dopiero przed nami. Feyenoord jeszcze nie przegrał nigdy w swojej historii, a historia to długa, bo stuletnia. W tym roku klub obchodzi stulecie 4 spotkań z rzędu w europejskich pucharach. Po 3 mecze przegrywali w sezonie 2004-2005 w pucharze UEFA, przegrywając z Bazyleą, później 2 mecze 1-16 ze Sportingiem Lizbona, rok wcześniej 3 spotkania w fazie grupowej Champions League, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby polegli 4 razy z rzędu. Szansa na to, że pierwszym zespołem, który wpędzi w aż tak duży dołek ekipę Feyenoord Rotterdam, jest Lech Poznań. No jest spora, bowiem Lech prowadzi 1-0, a teraz początek drugiej części meczu, niebiesko-biało. Na niebiesko-biało poznaniacy w swoich tradycyjnych biało-czerwono-czarnych kostiumach Feyenoord Rotterdam. Sztylicz ręką przyjął piłkę Bośniak. Asystentami Dondariniego panowie Nicoletti, Carrer, delegatem UEFA Massimiliano Velozzo. Dwight Tiendali. Oba zespoły bez zmian. Zresztą nie ma za bardzo w kim wybierać. Jan Wyrbek. Franciszek Smuda ma dziś do dyspozycji Kotorowskiego, Kucharskiego, Bandrowskiego, Rejsa, Bosackiego, Iniacza i Kikuta. Kikut i Wojtkowiak przedłużyli ostatnio kontrakty z zespołem lidera polskiej ekstraklasy do 2012 roku. Tiendali świetnie, Lewandowski jak najwyżej grać w tej drugiej części spotkania, jak najdalej od własnego pola karnego. Często przejmować piłkę i starać się zdobyć drugą bramkę, która pozwoli cieszyć się po ostatnim gwizdku Dondariniego bez względu na rezultat z La Coruña. Wynialdum. Dziurdziewicz. Tiendali. Timothy Derdik. Fer. W stronę Wynialduna odbił piłkę Dziurdziewicz. Sławomir Peszko. Jakub Wil. Tiendali. Najbliżej całej tej sytuacji był arbiter techniczny, który pokazał Dondariniemu nic nie było, choć poznaniacy sygnalizowali zagranie ręką piłkarza Feyenoordu. Bruins. Tanewski. Bezbłędny w pierwszej części tego spotkania. Losius. Batamaleo. Roy Makaj. Niedokładne odegranie Holendra. Murawski. Renhifo. Od autu gracze Smudy. A na naszych ekranach Brazylijczyk Andre Bachia, 23-letni, autor 2 bramek w Eredivisie, grający we wszystkich dotychczasowych 5 spotkaniach Feyenoordu w tym sezonie Pucharu UEFA. Wojtkowiak, długa piłka w kierunku Sławomira Peszko, ale za mocne podanie rozpocznie Henk Timmer. Trzy
3000 poznańskich sympatyków przemierzyło drogę ze stolicy Wielkopolski do Rotterdamu, aby wesprzeć poznaniaków w walce o awans do 1/16 Pucharu UEFA. Watamaleo. Niedokładnie przejął piłkę w środku Stilic. Renkifo z przodu, jest także Lewandowski, do niego zagrywa piłkę Bośniak. Brawo Lewandowski! Lewandowski, Stilic strzela! Jak Stilic, dlaczego? Jeszcze ta piłka blisko Renkifo. Zwlekał Bośniak z oddaniem strzału na bramkę Henka Timmera. I wciąż tylko 1-0 dla poznaniaków. No już wydawało się, że ma piłkę idealnie ustawioną. Może gdyby ta była na lewej nodze Semira Stilicza, łatwiej byłoby skierować ją do siatki. Świetne podanie Lewandowskiego. Do końca asekurował swojego bramkarza Timothy Derdik, nie pozwalając na oddanie strzału Stiliczowi. Lucius. Ale dobrze, że Legia już w pierwszych minutach drugiej części spotkania zaatakował. Piendali. Wijnaldum. Elamadi do środka. Fer. Na moment tylko przejęli poznaniacy. Roy Makaj. Wijnaldum niebezpiecznie przejął piłkę. Jakub Wilk. Stilic. Znowu indywidualnie Bośniak, Stilic. Niepotrzebne są te dryblingi. Na szczęście odgwizdał przewinienie Paulo Dondarini, ale też był w tej sytuacji Stilic. Faulowany, zakleszczony przez Wijnalduma i Kevina Watamaleo. W dodatku jeszcze Wijnaldum przytrzymywał za koszulkę zawodnika poznańskiego Lecha. Iwan Dziurdziewicz. Druga piłka w pole karne, jest tam Peszko. Lewandowski nad poprzeczką. Drugi strzał zza linii pola karnego w tym spotkaniu. Odkrycia roku w plebiscycie piłki nożnej 20-letniego Roberta Lewandowskiego. Watamaleo. Brönc. Wysoko Lech. Tiolusiuc do Makaja. Nie ma tam Wojtkowiaka, który był blisko Brońca, ale nie zdążył Roy Makaj. Od rzutu z autu rozpoczną gracze Franciszka Smudy. A to Hertjon Wyrbek. 46-letni. Były piłkarz Herenven. Heraklesu 55 spotkań, Eredivisie, 3 bramki. Wojtkowiak. Lewandowski. Peszko i Bachia. Lepszy w tym pojedynku Brazylijczyk. Murawski. Świetny dribbling kapitana Lecha. Wojtkowiak, Peszko. Jeszcze raz Wojtkowiak, czeka w środku na piłkę Wilk. Można tę akcję przerzucić na drugą stronę do Dziurdziewicza. Wilk. Dziurdziewicz. Grzegorz Wojtkowiak. Blisko siebie, grają teraz w ataku Renkifo i Lewandowski. Murawski, Peszko. Peszko faulowany był tam, nie reagował arbiter boczny, ale wszystko widział dokładnie ze środka boiska Paulo Dondarini. Tylko jedno na 7 ostatnich spotkań na Dekaup w europejskich pucharach wygrał Feyenoord. Zresztą przegrali także w tej pierwszej rundzie ze szwedzkim Kalmar 0-1. Wróżono im szybkie odpadnięcie. Ostatecznie zwycięstwo wyjazdowe i awans do grupy H, w której Feyenoord podejmuje Lecha Poznań w ostatniej serii meczów i przegrywa po 51 minutach tego spotkania 0-1. Leży Peszko. Ostro walczył z nim 19-latek Watamaleo. Potrzebny chyba ten noszek, który pojawił się teraz na boisku. Peszko jest niemal na bocznej linii placu gry. Zresztą o własnych siłach opuszcza teraz Peszko boisko. Będzie musiał skorzystać z pomocy medycznej zespołu z Poznania. Problemy z przylotem. Ostatecznie wylądował Lech w Eindhoven. Zresztą wszystkie samoloty z Amsterdamu do Amsterdamu, ale także Rotterdamu wczoraj opóźnione. Część lotów odwołanych.
Dziś zaraz po meczu jadą na lotnisko poznaniacy, aby odlecieć do stolicy Wielkopolski. Dziordziewicz bardzo przytomnie na prawą stronę. Sztyricz, nie, to Wojtkowiak, przepraszam. Murawski. Rozpocznie Henk Tymer. Dendali. Wijnaldum. Wijnaldum. El Amadi. Batamaleo. Bruns. W pierwszym momencie to lewy obrońca. Feyenoord ruszył do tej piłki. Lucius. Bachia. Batamaleo. Wraca Peszko. Pomagając w linii defensywnej, a także pomocnikom Murawskiemu, Wilkowi w rozbijaniu akcji Feyenoordu. Dwight Jendali. Wijnaldum fatalnie przejął piłkę Wilk. Remkifo. Jakub Wilk. Mało tych akcji Wilka dziś lewą stroną boiska. Lewandowski. Wilk przy nim. Tiendali. Nie rozumie decyzji arbitra 23-letni Holender. Choć moim zdaniem po raz kolejny dobra interpretacja zagrania przez Dondariniego. Patrzmy na powtórkę tej sytuacji. No na pewno nie trafił w piłkę Dwight Tiendali. I poznaniacy od rzutu wolnego. Semir Sztylić. Na linii pola karnego Arboleda. Kilka metrów przed nim Zlatko Tanewski. Wojtkowiak, Remkifo, Wilk, ta piątka w polu karnym. Ruszył Arboleda, Sztylić, Sztylić, minimalnie, a piłka spadłaby na głowę Arboledy. Gdyby nie strącił jej Timothy Derdyk. Murawski. Piłka w boisku, jeszcze chciał powalczyć Zlatko Tanewski. Wrócił Bruns. Theo Lucius. Wijnaldum. Do zmiany przygotowany jest Kevin Leerdam. W Feyenoordzie. Faulowany Wilk. Przewinił Karim El Amadi. No i właśnie El Amadi opuści boisko, a w jego miejsce z numerem 38 Kevin Leerdam. To jest jeden z tych piłkarzy, o których w trakcie sezonu musiał sięgnąć Erdjan Verbeek wobec plagi kontuzji w Feyenoordzie. Już zaczęli poznaniacy. Wojtkowiak. Pole karne. Wojtkowiak. Bachia. Batamaleo. Świetna interwencja na prawej stronie boiska Murawskiego. Jeszcze out dla Lecha. Sztylić. Nie było spalonego. Peszko. Peszko w pole karne, trochę za bardzo do lewej strony, ale jeszcze biegnie do piłki Jakub Wilk. Tiendali. Poradzili sobie gospodarze. Arboleda. Podał tu Feyenoord. 57. minuta spotkania na The Kaup. Feyenoord Rotterdam, Lech Poznań 0-1. Lewandowski. Ambitnie walczą poznaniacy o awans do 1/16 Pucharu UEFA. Bachia. Batamaleo. Tu przesuwa się cała linia pomocy, a także defensywa Lecha. Ruszył Dziordziewicz do lewej strony. Do Wijnalduma. A i właśnie Serb teraz przejął piłkę. Remkifo. Arboleda, przy nim Makaj. Spokojnie Kolumbijczyk. Turina. Murawski. Świetnie, krótko z Wilkiem, ten przy bocznej lewej linii boiska. W środku Sztylić czekający na piłkę. Teraz zagrał futbolówkę Wilk. Jeszcze Sztylić, ale Derdyk okazał się sprytniejszy w środkowej części boiska. Wijnaldum. Minął dwóch rywali, rzucił się pod nogi Murawski. Wijnaldum do środka, fair.
Makaj, niebezpiecznie Makaj, będzie szansa dla gospodarzy. Brawo Juan Turina i jeszcze Arboleda wybijający piłkę do bocznej linii boiska. Wszedł tam ofensywnie Bruns, ale nie znalazł sposobu na chorwackiego bramkarza Lecha. Dwight Jendali. Niewiele było w pierwszej części spotkania akcji, w których mógłby wykazać się Turina. No ale teraz zagrożenie było bardzo poważne. Makaj, Wijnaldum na prawej stronie Tiendali. Tiendali, przed nim Dziurdziewicz, Murawski, ale faulował Iwan Dziurdziewicz. Nie powinien dyskutować, Serb ma żółtą kartkę. Tym razem jeszcze Dondarini odpuścił to przewinienie lewemu obrońcy Lecha. Zahaczony Dwight Tiendali, który minął Iwana Dziurdziewicza. No znów trzeba skoncentrować się przynajmniej na te kilkanaście sekund na defensywie we własnym polu karnym. Czterech kolegów zespołu ustawia w murze Iwan Turina. Przy piłce Luigi Bruns. Popatrzmy, 59. minuta. Bruns, wybić to z pola karnego. Rozpoczną poznaniacy. Faulowany był Tanewski. Zaroiło się tam od niebiesko-białych, ale także tych czerwono-biało-czarnych kostiumów w polu karnym. A Tanewskiego faulował wychowanek Feyenoordu Leroy Fer. Turina. Remkifo. Na lewą stronę ataku, nie było tutaj żadnego z partnerów zespołu Bruns. Znów zamienili się stronami z Georgino Wijnaldumem. Matamaleo. Bakia. Przytrzymał trochę piłkę Brazylijczyk. Teraz Kevin Lirdam. Tiendali. Zostawili odsłoniętą lewą część obrony poznaniacy. Teraz dopiero schodzi Wilk. Arboleda. I asekuracja Murawskiego. Renkifo. Świetnie, do lewej strony Wilk. Trzeba to grać na jeden kontakt z Lewandowskim. Lewandowski faulowany. Jeśli to jest faul, to na żółtą kartkę. A było za daleko od osi boiska, by mógł pokazać w tej sytuacji czerwony kartonik Paulo Dondarini. Brazylijczyk André Bakia za powstrzymanie niezgodnie z przepisami Roberta Lewandowskiego został ukarany żółtą kartką przez włoskiego arbitra. Wejście na nogi Lewandowskiego, spóźniona interwencja Brazylijczyka, nie trafił w piłkę i rzut wolny dla Lecha. Tym razem Rafał Murawski, piłkę będzie dokręcał w pole karne. Jest tam Lewandowski, jest Wojtkowiak, Remkifo, Tanewski, znów Arboleda, rusza z 16 metra, Murawski w stronę dalszego, słupka, wybija piłkę Henk Timmer, jeszcze szansa Sztylicza, Timmer, ale był na spalonym. Jeden z poznaniaków, rozpoczną od własnej bramki gospodarzy. Tanewski stał bezpośrednio przed Henkiem Timmerem. Godzina gry na The Kaup już za nami. Lech prowadzi 1-0. Ruszył Renkifo, błąd Derlika. Renkifo w polu karnym. Nie było okazji do grania tej piłki na drugą stronę. Do Semira Sztylicza. Jakub Wilk, Lewandowski, Renkifo. Zabrakło miejsca i czasu, aby precyzyjnie uderzyć w piłkę. Zaczyna Timmer. Ale od dobrych kilku minut Lech na połowie rywala i o to chodzi, aby jak najdłużej utrzymywać się przy piłce. Po stronie, po której w drugiej części spotkania stacjonuje zespół gospodarzy. Arboleda. Nie sięgnął piłki Leroy Fer. Murawski. Wojtkowiak. Jeszcze raz Murawski, Sławomir Peszko, przy nim Watamaleo, do środka zszedł Peszko, Murawski, Wojtkowiak z problemami, ale opanował piłkę przy bocznej linii boiska, Renkifo, do środka Peruwiańczyk, niedokładnie, jeszcze Renkifo, na moment tylko przejął Watamaleo, Renkifo wybija piłkę Bakia. Wijnaldum, Lucius, Bruns. Znów ta lewa strona defensywy Lecha. Odsłonięta. Fer.
No i na szczęście niedokładnie ten, który został wprowadzony przed kilkoma minutami, a więc Kevin Lirdam. Arboleda w ataku na bramkę Henka Timmera. Jak to się kończyło w ostatnich spotkaniach? Widzieli bramkarze Deportivo La Coruña i Polonii Bytom. No, ale tym razem Kolumbijczyk nie dostał dokładnego podania i wraca pod własne pole karne. Matamaleo, Lirdam. Dali. 25 minut do końca spotkania. Deportivo z Nancy. Nadal bezbramkowy remis na stadionie w La Coruña. A na Nadekau w Rotterdamie prowadzenie Lecha 1-0. To oznacza awans niebiesko-białych do 1-16 finału Pucharu UEFA. Wijnaldum. Luigi Bruins. Pierwszej piłki Makae. Natknął się na Arboleda niebezpiecznie. To wybije tę piłkę. Nie było zagrania ręką, zdaniem Paulo Tondariniego. Przyda się powtórka tej sytuacji. Ale jeszcze nie skończyli akcji gospodarze. Lirdam. Tanewski faulowany i będzie rzut wolny dla Lecha. Podwójna zmiana w Feyenoordzie. Na boisku pojawią się Erasmus i Michał Janota. Opuszcza plac gry 18-latek Leroy Ferg, którego zastąpi na boisku Kermit Erasmus. A w miejsce grającego z numerem 25 Georgino Wijnalduma, Polak Michał Janota, autor dwóch bramek w Pucharze Holandii. Zawodnik, który wystąpił także w 6 ligowych spotkaniach, dwukrotny kadrowicz reprezentacji do lat 19. Cały Feyenoord liczy na zwycięstwo z Lechem. Cały Rotterdam na pewno będzie oglądał to spotkanie, mówił przed tym spotkaniem Michał Janota. Ale zapytany, czy w telewizji, czy na stadionie, odpowiedział: tego nie wiem, na pewno zainteresowanie nie będzie tak wielkie, jak mogłoby być w sytuacji, gdyby Feyenoord także miał jeszcze szansę na wyjście z grupy. Od rzutu wolnego poznaniacy. Semir Stilic. Znów piątka graczy w niebiesko-białych kostiumach w polu karnym. Stilic! Niewiele brakowało, a sięgnąłby tę piłkę Hernan Renjifo. Rozkłada ręce w polu karnym Peruwiańczyk. Idealnie wyszedł za pleców obrońców Hernan Renjifo. Do końca przepychał się z nim Timothy Derdik. Kiendali. Erasmus. Pierwszy kontakt z piłką. Janota. Janota i Wojtkowiak. Ucieka grać Feyenoordu. Dobra interwencja Wojtkowiaka, wspomaganego przez Rafała Murawskiego. Znów trzeba przejąć piłkę. Świetnie robi to teraz Lewandowski. Nie ma wsparcia. Trzeba przez moment poczekać na partnerów. Lewandowski i wybija za boczną linię boiska Dwight Kiendali. A Franciszek Smuda do czego przyzwyczaił. Na razie czeka ze zmianami. Choć też nie ma co zmieniać, jeśli ta poznańska lokomotywa jedzie po właściwych torach. I oby tak do końca. Luigi Bruins. Janota. Michał Janota, znów przy nim Wojtkowiak. Janota, Wojtkowiak zablokował dośrodkowanie. Sławomir Peszko. Atakuje go Bruins. Niedokładnie Peszko. Stilic. Aż podskoczył przy ławce Franciszek Smuda, widząc zagranie bośniackiego pomocnika swojego zespołu, Dwight Kiendali. Lirdam, Kiendali. Szeroko po prawej stronie ustawiony Erasmus. Teraz do niego posłał piłkę prawy obrońca Feyenoordu. Lirdam. Jakub Wilk. Świetnie zastawia się obrońca, pomocnik Lecha. Ale dziś częściej pod własnym polem karnym operuje Jakub Wilk. Murawski, Arboleda pośliznął się, na szczęście zdołał natychmiast wstać Kolumbijczyk i wybić piłkę. Dwight Kiendali. Mają problemy Lekici, aby oddalić niebezpieczeństwo sprzed własnego pola karnego. Dziurdziewicz i Murawski.
Arboleda, Sztylicz. Na wolne pole, tu jest Lewandowski, przy nim Tiendali. A jeszcze Lewandowski. Wchodzi w pole karne Sztylicz, czeka Lewandowski. Cały czas zastawiając piłkę, Lewandowski uwolnił się od Dwighta Tiendali. Dziurdziewicz. Lojecie Bruns. Nawet nie było strzału przy tej akcji Lecha. Janota. Bruns. I Tanewski. Kevin Watamaleo. Kolejny pozycyjny atak Feyenoordu. Derdik. Teolusius. Derdik. Wejdzie na boisko Tomasz Bandrowski. Erasmus. Jeszcze raz Erasmus. Bruns. Wiecie, to właśnie linii wojska, zanim Kolumbijczyk Arboleda. Erasmus, Roy Mackay. Mackay w polu karnym, będzie niebezpiecznie, ale Lerdam uprzedzony przez Sławomira Peszkę. Jeszcze czeka przy bocznej linii wojska Wandrowski. Erasmus. Ładny dribbling, minięty Lewandowski. Lerdam. Bruns, Arboleda. Renkifo. Murawski niedokładnie, nie utrzymał piłki w boisku. Robert Lewandowski. Zostawi piłkę Derdik, rozpocznie Dwight Tiendali. Erasmus. Także gracze Feyenoordu mają w tym spotkaniu momentami problemy z utrzymaniem równowagi. Lerdam. Erasmus na spalony. No i teraz jest dobry moment, aby opuścił boisko Semir Sztylicz, a wszedł na nie Wandrowski. Defensywny pomocnik w miejsce ofensywnego pomocnika. Jednak Smuda przede wszystkim będzie dbał o to, aby nie padła bramka dla zespołu gospodarzy. Zmienia przy okazji koszulkę podartą w starciu z rywalem Manuel Arboleda. Tomasz Wandrowski już na boisku. Murawski. Wandrowski. Ważny pierwszy kontakt z piłką, oswojenie się z warunkami panującymi na DKO. Watamaleo. Niedokładne było to podanie Bandrowskiego. Andre Bakia. Tiendali. 71. minuta gry w Rotterdamie. Na spalonym Roy Mackay. Lech prowadzi 1-0. Pierwsze starcie Lecha z holenderskim zespołem. Avla Koruni wciąż bez bramek. Idealny wynik dla zespołu Franciszka Smudy. Ale na pewno też znają wynik rywalizacji z Dekaup piłkarze Deportivo, które w tej chwili jest poza europejskimi pucharami. Bandrowski. Udało się utrzymać przy piłce. Watamaleo. Andre Bakia. Atakuje Renkifo. I Henk Timmer. Najbardziej doświadczony gracz Feyenoordu. 15 spotkań ligowych, 4 mecze w pucharze UEFA w tym sezonie. Bruns. Bakia. Watamaleo. Lewą stroną Feyenoord. Janota. Ustawił piłkę dla Watamaleo. Nie poszedł jednak za akcją 19-letni Holender. Od autu rozpoczną poznaniacy. To piąte spotkanie Feyenoordu w pucharze UEFA. 48 zwycięstw, 24 remisy i 32 porażki. Lech po raz 34.
13 wygranych, 14 przegranych. Jakub Wilk. Blisko 40 metrów do bramki Henka Timmera. Zdecydował się na strzał. Pomocnik Lecha. Rozpoczynają gospodarze. Derdik. 6 remisów. Ten bilans Lecha ujemny. Jedna porażka więcej niż zwycięstwo, ale bramki dodatnie. Teraz trzeba uważać. Lerdam. Murawski. I Mandrowski. Rodolfo Boddipo, autorem bramki dla Deportivo La Coruna w 74 minucie, a więc kwadrans przed końcem meczu. Gospodarze prowadzą z Nancy 1-0, ale to zupełnie nie zmienia nastrojów sympatyków poznańskiego Lecha. Nadal Kolejosz jest w 1-16. Wojtkowiak. Wraca piłka do prawego obrońcy Lecha. Gdyby tak skończyły się spotkania w La Coruni Rotterdamie, drugie miejsce w grupie zajmie Deportivo La Coruña, na trzecim będzie Lech Poznań, na czwartym Nancy, które podobnie jak Feyenoord pożegna się z europejską przygodą w sezonie 2008-2009. Ależ pięknie byłoby wywalczyć awans na DKU. Wkrótce nieopodal stanie nowy stadion na 80 tysięcy osób. Do 2017 roku potrwa budowa, choć przecież spokojnie można jeszcze rozgrywać mecze na zmodernizowanym DKU, który powstał w 1937 roku. Murawski, długa piłka, Renkifo, przy nim Brazylijczyk Bahia, taki południowoamerykański pojedynek, wygrany przez gracza Lecha, ale odskoczyła piłka Hernanowi Renkifo. Watamaleo. Warto byłoby zdobyć jeszcze jedną bramkę, bo przecież gdyby Nancy wyrównało w La Coruni, to Lech będzie poza pucharami. Ruszył prawą stroną Erasmus. Lucius, pole karne, brawo Murawski. Przepraszam Państwa za błąd. Faktycznie przystanie 1-1 w La Coruni. Także Lech awansuje. Teraz świetne rozciągnięcie gry na lewą stronę. Dwukrotnie potknął się Lewandowski. No i stąd też nie zdążył do piłki napastnik Lecha. Erasmus. Lech przy wygranej 1-0 wychodzi na zerowy bilans bramkowy, a Deportivo La Coruna w przypadku remisu będzie miało też bilans zerowy. Ale już jeśli chodzi o te gole strzelone na wyjeździe, to będzie to z korzyścią dla poznaniaków. Rozpocznie Iwan Turina. Rozgrzewają się poznaniacy. Dość aktywnie robi to Piotr Rejs. 76. minuta gry na DKO. 1-0 prowadzenie Lecha w meczu z Feyenoordem. Rafał Murawski. Znów na wolne pole. To jest kolejna taka piłka, którą w dość głupi sposób tracą podopieczni Franciszka Smudy. Trzeba w sytuacji, gdy prowadzi się 1-0, przetrzymać piłkę daleko od własnego pola karnego. Faulował Jakub Wilk. Andrzej Bachia. Druga piłka pod pole karne. Powinien puścić to Arboleda. Zdecydowanie został za tym podaniem Roy Mackay. Zanim zacznie Turina, jeszcze konsultacja Paulo Dondariniego z Manuelem Arboledą, który został poproszony o podciągnięcie rękawów koszulki, którą miał pod tym meczowym trykotem z numerem 5. I może zaczynać chorwacki bramkarz Lecha. Skoczył Pandrowski, Wilk. Renkifo faulowany. Natychmiast uciekł z miejsca zbrodni Andrzej Bachia, który ma na swoim koncie, podobnie jak Teo Lucius w zespole gospodarzy, żółtą kartkę. Iwan Dziurdziewicz.
Murawski. Jeszcze raz Dziurdziewicz. Świetnie wypatrzył w środku Lewandowskiego. Lewandowski do Remchifo. Murawski może strzelać. Murawski! Po raz pierwszy w tym meczu zdecydował się na strzał kapitan zespołu Lecha. Ale piłka poszybowała daleko od bramki Timera. Na moment przy ławce rezerwowych Bartosz Bocacki, który teraz wraca w miejsce rozgrzewki piłkarzy Lecha. Nie sięgnął Dziurdziewicz, ale wraca piłka pod nogi poznaniaków. Lewandowski do Remchifo. Z prawej strony Peszko, w środku Wilk. Lewandowski. Lewandowski do Peszki, szkoda, że nie zdążył do tej piłki. Prawy pomocnik Lecha. Watamaleo. Bruns. Przejmie Lewandowski. Murawski. Wandrowski. Jeszcze raz Murawski. Wandrowski z ławki. Stracił nieco w oczach Franciszka Smudy. Podstawowy na początku tego sezonu defensywny pomocnik w zespole Kolejorza. Watamaleo. Jakub Wilk. Przejąć piłkę, przytrzymać. Jak teraz Murawski. Remchifo na spalonym. A minimalnie bliżej bramki od Timotiego Terdika w tej sytuacji Peruwiańczyk. Oto moment podania. Półtora metrowy spalony reprezentanta Peru i gracza Lecha. Henk Timmer. Skakał Tonewski. Faulował Macedończyk. Całe szczęście, bo piłka poszybowała w kierunku Roya Makaja, do którego natychmiast ruszył Manuel Arboleda. A tak można wrócić, ustawić szyki obronne i przygotować się na stały fragment gry w wykonaniu gospodarzy. Nieustający doping na sektorach zajmowanych przez sympatyków Lecha. Lojedzie Bruns. 7 występów w reprezentacji do lat 21. Czwarty mecz pucharowy w tym sezonie młodziutkiego Holendra. Bruns, Arboleda, broń to Turina, brawo! Brawo Iwan Turina! Kapitalnie po strzale Brazylijczyka André Bahia. Dużo szczęścia mają Lechici. Gdyby ta piłka poszybowała w kierunku dalszego słupka bramki Lecha, byłoby 1-1. Jeszcze raz Luigi Bruns. Znów piłka odchodząca od bramki. Znów strzelają gospodarze. Ale asekuracja Rafała Murawskiego i zacznie Turina. Nie ma dziś wielu okazji Turina, aby wykazać się w tym spotkaniu. Ale gdy trzeba, interweniuje z dużym wyczuciem, refleksem chorwacki bramkarz. A to Wyrbek. Jak mówi Włodzimierz Smolarek, nawet gdyby zarząd popierał Wyrbeka, to łatwiej zwolnić trenera niż 11 piłkarzy. Głowa szkoleniowca poleci. Dość odważna wypowiedź w dzisiejszej polskiej prasie, ale Smolarek jest legendą Feyenoordu. Może pozwolić sobie na takie zdanie dla prasy. Wojtkowiak, szansa na kontrę dla Lecha. Pięknie byłoby, gdyby trafili na 2-0. Lewandowski wrócił. Watamaleo. Jeszcze poznaniacy Wilk. Wandrowski. Na spalonym Wojtkowiak. Przytomnie nie zagrywał do niego Wandrowski. Wandrowski, Brazylijczyk Bakia. Od autu Kolejosz. Jeszcze 10 minut spotkania na DKO. Peszko. Nie było tym razem dalekiego wyrzutu piłki w pole karne przez Wojtkowiaka. Bakia. Ruszył do niego Remchifo. Słusznie, zmuszając do błędu, przejął piłkę Wilk. Wandrowski do Wilka. Także niedokładnie poznaniacy. I znów podskakuje przy ławce rezerwowych Franciszek Smuda. A prawą stroną rusza Dwight Tiendali. Tiendali, Murawski. Brawa dla kapitana Lecha. Theo Lucius. Timothy Derdik. Tiendali. Tym razem przy nim Iwan Dziurdziewicz. I świetna interwencja Serba, który był przytrzymywany. Zauważył to Paolo Dondarini. Z dużym wyczuciem prowadzi te zawody 40-letni mieszkaniec Bolonii. 71 spotkań w Serie A. 3 w obecnym sezonie. W sumie zawsze ponad 4 kartki żółte na mecz. Już 4 także w tym spotkaniu. Lucius. Derdik. Faulował Wandrowski. Dostał ustne upomnienie od Dondariniego. André Bahia. Watamaleo. Erasmus. Lerdam.
Bachia. Wróciła piłka do Brazylijczyka. Na prawą stronę. Piendali. Podszedł Renkifo. Derdik. Rozejrzał się Derdik. Piendali ruszył prawą stroną boiska. Dziurdziewicz. Jest Arboleda. Jest Murawski. Piłka do Wilka. Bandrowski. Świetnie szedł do środka. Peszko ucieka prawą stroną. Już tam trzeba posłać piłkę. Peszko. Przy nim Watamaleo. Peszko ruszył do końcowej linii boiska. Sławomir Peszko. Udało się dośrodkować. Hank Timmer. I natychmiast piłka do środka. Już ruszają z kontratakiem gospodarze. Kevin Lirdam. Czeka na piłkę Janota. Wojtkowiak. Murawski. Oddają za darmo Lechici. Watamaleo. Dwight Piendali. Roy Mackay. Sfrustrowany brakiem podań w okolice pola karnego. Zszedł teraz do środkowej linii boiska, aby rozegrać atak pozycyjny. Lloydzie Bruins. Pole karne, Bruins. Wybić tę piłkę jak najszybciej. Będzie niebezpiecznie. Janota. No i na szczęście. Choć będzie jeszcze rzut rożny. Wydawało się, że tę piłkę Polak dogrywał w pole karne już za końcowej linii boiska. Ale brawo za ten powrót, za tą akcją Grzegorza Wojtkowiaka. A zablokował dośrodkowanie Zlatko Tanewski. Lloydzie Bruins. Dał się oszukać Bandrowski. Bruins, Arboleda, brawo. Lewandowski, dłużej przytrzymać tę piłkę. Nie pozwolił się oszukać Theo Lucius. Janota, Arboleda. Jeszcze raz Lucius. Lucius zablokowany i szansa na kontrę dla Recha. Jakub Wilk, z przodu jest Renkifo, aż prosi się o taką prostopadłą piłkę. Posłał ją za boczną linię boiska Jakub Wilk. Miało to wszystko ładnie wyglądać w stylu Brazylijczyków, a także Brazylijczyka z polskim paszportem. Gracza Legii Rogera, no ale skończyło się autem dla Feyenoordu. 85. minuta na dekał. Lech prowadzi 1-0. Timothy Derdy, Tindali, Erasmus, Sławomir Peszko, ładny zwód, dał się oszukać Lloydzie Bruins, Lewandowski, Renkifo, do Lewandowskiego za krótko przejął piłkę, André Bachia, Bandrowski na prawą stronę, nie ma spalonego, ruszył Renkifo, będzie szansa, Renkifo broni Hank Timmer, będzie tylko korner dla Lecha. A mogło być tak pięknie. Poczekajmy na ten stały fragment gry. Nie ma Semira Sztylicza. Żaden z graczy Franciszka Smudy nie kwapi się do rozegrania tego stałego fragmentu gry. Teraz dopiero Dziurdziewicz. Czwarta znakomita okazja w tym spotkaniu Lechitów. Ruszy Łukasz Mowlik. Państwo tego nie widzą w kierunku rozgrzewających się piłkarzy rezerwowych. Jeszcze dwie zmiany ma Franciszek Smuda. Dziurdziewicz wybija piłkę Watamaleo. Jeszcze powalczył Murawski. No i teraz niebezpiecznie. Roy Mackay. Erasmus. Idzie środkiem. Etienne Dali. Piłka do Mackaya. Wraca tam na szczęście Grzegorz Wojtkowiak. Jeszcze Mackay. Mięciutko. Arboleda strącił. Będzie rzut rożny dla Feyenoordu. Nerwowe będą te końcowe fragmenty spotkania na dekał. Jakże pięknie byłoby przystanie 2-0. Lloydzie Bruins. Odchodząca piłka od bramki. Bruins. Wybili poznaniacy, ale tylko na moment. Dlaczego nie wychodzi Turina? Brawo! Ale zasnął teraz w bramce Turina. Blisko szczęścia w tej sytuacji był Timothy Derdik. Szczęśliwie Chorwat na linii bramkowej. I Derdik i po raz drugi André Bachia, bo to Brazylijczyk, skierował piłkę na bramkę Turyny. Znów nie ma gola, ależ jest niebezpiecznie w polu karnym. Dopuszczają poznaniacy niepotrzebnie do takich spięć we własnej szesnastce. Znów Bachia był blisko szczęścia. Trzy szanse Brazylijczyka, środkowego obrońcy Feyenoordu w tym meczu, a konkretnie w jego drugiej części. Zgłasza następną zmianę.
Łukasz Mowlik, Marcin Kikut wejdzie na boisko. A Feyenoord atakuje. Luigi Bruns na lewą stronę do Makaja. Roy Makaj. Makaj zablokować. Murawski. Teolusius. Tanewski. Lirdam. Wrócił Sławomir Peszko. Do Lewandowskiego. Ale bliżej bramki zdecydowanie Andre Bakia. Dwight Jendali. Ma coś w sobie z Hitchcocka, Franciszek Smuda, ale te nerwy tutaj na te kałp 17 grudnia 2008 roku są niepotrzebne. Wilk po lewej stronie Renkifo, środkiem Lewandowski. 88 minuta meczu, spokojnie poznaniacy. Renkifo. Murawski. Dziurdziewicz. Jeszcze raz Dziurdziewicz na drugą stronę do Wojtkowiaka, rozsądnie. Czwórka graczy Lecha z przodu. Bandrowski. Schodzi do bocznej linii boiska Bandrowski. Przy nim Michał Janota. Jeszcze Bandrowski. Był faul zdaniem arbitra bocznego. Rozpocznie kolej od rzutu wolnego. A Kikut za kilka chwil będzie miał szansę debiutu w Pucharze UEFA w sezonie 2008-2009. Jeszcze zwleka Franciszek Smuda. Znów Dziurdziewicz. Niemal przez całe spotkanie nie słychać w ogóle kibiców Feyenoordu. Zdominowane trybuny przez 3000 grupę poznaniaków. Dziurdziewicz. Chwata Maleo. Janota. I teraz moment oddechu, aby znów rozpocząć atak pozycyjny. A z boiska zejdzie Hernan Renkifo. Debiut Marcina Kikuta w Pucharze UEFA. Hernan Renkifo, człowiek, który wliczając spotkania z Hazarem, Grasshoppers, Zurich, Zobu dla Lecha w tym sezonie w Pucharze UEFA już 4 bramki, opuszcza boisko. Pracował dziś dla zespołu Renkifo, miał swoje 3 znakomite okazje, a teraz Marek Bajor, asyster Franciszka Smudy, zaprasza na ławkę rezerwowych Piotra Rejsa. Watamaleo. Kikut blisko przechwytu, ostatecznie poznaniacy. Murawski. Od rzutu wolnego Feyenoord. Już rozpoczął Timothy Derdik. Tiendali. 90 minuta, 3 doliczone przez Paulo Dondariniego. Tiendali. Oszukany Kikut. Ale teraz pośliznął się 23-letni prawy obrońca Feyenoordu. Dziurdziewicz. Wraca Tiendali. Za krótkie było to podanie Serba. Faulował Wilk. Na boisku Dwight Tiendali. Zasekurowany przez Kevina Lirdama w tej sytuacji. Rzut wolny dla gospodarzy. Luigi Bruns. Wybija piłkę Kikut. Ruszył do niej Sławomir Peszko. Peszko. Iwa Tamaleo. Brawo dla Peszki. Rzut wolny dla Lecha. No jeszcze panowie, jeszcze wytrzymać. Nieco ponad 120 sekund. W sezonie 2003-2004 inny zespół z Wielkopolski, Grodzisk Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski, wiosną zagrał w Pucharze UEFA. Rok wcześniej Wisła Kraków. Opuści boisko Robert Lewandowski. Zastąpi go ikona poznańskiego Lecha. Człowiek, który zdobył w lidze ponad 100 bramek dla kolejorza, Piotr Rejs. Jedna bramka w tym sezonie zdobyta przez Rejsa w spotkaniu z Hazarem Lenkoran w Pucharze UEFA. Rafał Murawski, od rzutu wolnego. Kikut, odskoczyła mu piłka, już jest tam Watamaleo. Jeszcze walczy Kikut, zepchnięty Holender do narożnika boiska. I out dla poznaniaków. Jeden do zera prowadzi Rek na dekał. W drodze po awans do 1/16 finału Pucharu UEFA. Sławomir Peszko. Erasmus. Jeszcze raz z autu podopieczni Franciszka Smudy. Grzegorz Wojtkowiak.
Smuda podszedł do arbitra technicznego, pytając, jak długo jeszcze będziemy grali. No ale przecież to nie zależy od sędziego technicznego. Powalczył Piotr Reis z Brazylijczykiem Bakia. I jeszcze raz Grzegorz Wojtkowiak. Michał Janota i rzut rożny dla Lecha. No nie można już przegrać tego meczu. Nie można go nawet zremisować. Bo mają poznaniacy stały fragment gry pod bramką Henka Timmera. Wraca Roy Makaj we własne pole karne. Został tylko Kermit Erasmus przy środkowej linii boiska. Sławomir Peszko. Jeszcze raz Peszko. Będzie okazja, by dośrodkować. Peszko, Wojtkowiak. Bandrowski w pole karne. Jest Rejs. Strącona jednak piłka przez Derdika. Koniec! Jest, jest, jest! Lech Poznań wygrywa na De Kuip w Rotterdamie. 1-0. Jeśli nie stał się cud w La Coruni, to kolejosz jest w 1-16. Puchar UEFA w La Coruni nie ma. Wyniku niekorzystnego dla poznaniaków. Po bramce Iwana Dziurdziewicza, który teraz pobiegł w kierunku trybuny zajmowanej przez sympatyków Lecha. Lider polskiej ekstraklasy zwycięża Feyenoord w Rotterdamie 1-0. 5 lat czekała polska klubowa piłka nożna na to, aż będzie można wiosną zobaczyć polski zespół w Pucharze UEFA. I to się staje teraz. Feyenoord Lech 0-1. Po bramce Dziurdziewicza Michał Zawadzki. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia.